Witam was, witam, hej, cześć, witajcie, z tej strony Glatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gier na moim wspaniałym kanale, na którym oczywiście jesteście, tutaj za co wam dziękuję. Wróciłem sobie po wakacjach i nie miałem jakby co nagrać, zastanawiałem się, co mogę nagrać, co ciekawego mógłbym zrobić. Mówię, zróbmy małe losowanie, wejdźmy na moją przeglądarkę, która mi poleca różnego rodzaju gry, mówię, zagram w coś, w co mi poleci. I spośród 6 gier, które mi pokazała, pojawiło się to, czyli Cookie Clicker. Będziemy klikać na ciastko i powiecie, ale nudy, co, już cały odcinek klika. Nie, dzisiaj zrobimy sobie speedruna. Zrobimy sobie prawdziwego speedruna, odblokowane osiągnięcie, wstań i piecz. W sensie, tak jakbym jeszcze wstawał i rzeczywiście coś piekł, ale nie będę wnikał. Więc klikamy sobie, ja wiem, mógłbym to robić szybciej. Robimy speedruna, ale spokojnie, ja jestem szybki, mam szybkie paluszki, jak dziwnie by to nie brzmiało, więc damy sobie radę. Dodatkowo jakby autoklikery, wiadomo, speedrun to na autoklikerze na pewno. Nie, my nie potrzebujemy takich rzeczy, więc na spokojnie poklikamy sobie, porobimy co musimy i zobaczycie, co jesteśmy w stanie tak naprawdę osiągnąć. Uwaga, setne ciasteczko. O, możemy sobie kupić babcię, jak kulturalnie. O Boże, co ona będzie robiła? Perła lat 106. Od razu, tak po prostu instant w mojej głowie pojawiła się jedna rzecz. A, ona mi generuje jedno ciasteczko na sekundę. Jak myślałem, że ona będzie mi zjadać te ciasteczko. W sumie to cookie clicker, w sensie nie wiemy, co się z tymi ciastkami dzieje. W teorii moglibyśmy powiedzieć, że na przykład tylko je łamiemy, tylko na nie klikamy, tylko je uderzamy. A może tak naprawdę każde jedno ciastko to jest upieczone ciastko. Może taka babcia piecze nam ciastka i z czasem będzie robiła ich więcej. Albo może je zjada. Kto wie, babcie też lubią zjadać. Jeśli ulepszę sobie kursor, ulepszony palec wskazujący, mysz i kursor są dwukrotnie wydajniejsze. Biorę to. O tak, perfekcyjnie. Mogę babcię ulepszyć. A babcia już 1-2 generuje. Babcia się tu rozstrzelała. Mysz dwukrotnie wydajniejsze za 500. Dobra, lecimy do 500. Nie ma większego problemiku tutaj. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jakoś tak strasznie łatwo nagle idzie, kurczę, w sensie o wiele łatwiej. Jeśli chodzi o perłę, jak słyszę imię perła, bo tak, niektórzy tak sobie nazywają zwierzęta albo dzieci, jeśli w ogóle jest taka opcja, w sensie nazwać dziecko perła, w sensie da się? Nie mam pojęcia, w każdym razie wspaniała historia, jak kiedyś wspaniały Krystianek poszedł sobie z psem u babci na podwórko i mówi, a tutaj z pieskiem wyjdę, się załatwi, wszystko fajnie, i nagle pewien pan zaczepia go, oczywiście wiadomo, pan był trochę podchmielony i mówi, jak się piesek wabi? Ja nie zrozumiałem, o co mu chodzi. I on mówi, piesek jak się nazywa? Ja mówię, że happy, bo szczęśliwy, bo tak, dziękuję szklanko, bo tak moja mama nazwała pieska. Ja mówię, że happy, szczęśliwy. On tak popatrzył na mnie z taką lekką pogardą i mówi, jeśli chcesz, żeby ludzie cię szanowali, to musisz psa nazwać perła. Inaczej nie będą cię szanować. Ja tak popatrzyłem na jego psa, na jego psa i tak, no nie muszę pytać, jak się jego pies wabi, okej? O, proszę bardzo, a możemy już teraz na przykład hodowlę. To tutaj z ciastkowych ziaren wyrastają dorodne ciastkowe rośliny. Ciekawa opcja, muszę przyznać, ciekawa opcja, bo jeśli mamy ciastkowe rośliny, to w sensie ja bym nie musiał nic do końca życia piec tak naprawdę. W sensie, wow, totalnie nie wiem, co się tutaj dzieje. Klikanie jest totalnie powolone. Ja mogę ulepszać doping babci. Babcie są dwukrotnie skutecznie. Doping dla babci. To brzmi jak jakiś dobry żart tak naprawdę. Takie, no a jak tam ta twoja babcia? No, wiesz, ona tutaj jak ciastka piecze, to normalnie mieliśmy problem, bo na święta to ona tak ledwo sobie dawała radę. Tyle ludzi z rodziny się zbierało, ale znaleźliśmy dla niej dobry doping, dobre tam wżyłe i już teraz naprawdę daje sobie nieźle radę. Co prawda nie może spać po nocach i ogólnie piecze ciastka cały dzień, ale spokojnie, na pewno kiedyś jej to przejdzie. O, babcie są dwukrotnie bardziej sprawne. W sensie ciekawe, że na przykład mogą szybciej machać wałkiem, wałkować, czy na przykład bić wnuczków, o ile jest to legalne. W sensie nikt nigdy się nie skarżył, okej? O, daj babci buziaka, babcia, proszę bardzo. A to takie cytaty wspaniałe nam się pojawiają. A? Co możemy kupić jeszcze? Za 11 tysięcy? Co wy sobie myślicie, że ile ja pieniędzy mam? Hodowle są dwukrotnie skuteczniejsze, to się nie opłaca. Musimy jechać do 12 tysięcy. Piekarnia należąca do Urocza Pizza. O, my się nazywamy Urocza Pizza. Nazwijmy się Głupia Sąsiadka. O. A jakie są losowe? Okropna robocia, malutka waluta, w sensie kiedy zarabiasz mało i chcesz zagrać elektroniczna kotka. Elektroniczna kotka brzmi totalnie jak nazwa jakiejś osoby, albo raczej jakiejś dziewczyny, która pojawia się na różnych portalach społecznościowych i oczywiście używa tak pięknych chrupiące kremów.
Goblinka. Takie nazwy widziałbym na innych portalach. Kapitańska Goblinka? Już tak średnio. Pyszna klikaczka. Nice. Podwójna automata. Ukochana kolacja. Won robocie. Mała i wesoła tarla... Tartaletka? Czym jest tartaletka? Okropna rakieta. Do czego to nawiązuje? Fikuśna piekarenka. Przegięta ryba. W sensie urocza żółwica. Dobra, urocza żółwica. Na razie jesteśmy piekarnią należącą do uroczej żółwicy. W sensie, pracujemy dla uroczej żółwicy, czy my jesteśmy tak naprawdę uroczą żółwicą? W sensie, wyobrażacie sobie coś takiego, że siedzicie sobie na jakimś portalu, każdy ma jakiś wymyślony swój nick i tutaj jakiś tam Tomek XDPL29, tutaj jakaś Martysia.pl, a tu nagle pisze do ciebie urocza żółwica. Takie, ma jeszcze taki awatar żółwia, takie... Wydaje mi się, że to jednak troszeczkę nie na miejsce, ale niech będzie, niech będzie. Już całe miasto gada tylko o twoich ciastkach. Gada, gady, tak. W sensie chwila. Co to za ciastko? Szczęściarz, 650 ciastek. Co to znaczy szczęściarz? W sensie na ulicy sobie znalazłem gdzieś? Idę sobie i nagle na ulicy leży 650 ciastek? W sensie jakby leżało sobie 650 ciastek tak randomowo na ulicy, to ciekawie. Wilgotne ciastko. Super babciu, idealna promocja. Nasze ciastka są wilgotne. U konkurencji tylko suche. Piękne po prostu. Wspaniałe. Bardzo mi się również podoba to, że rzeczywiście widzimy te babcie. Te wszystkie babcie tu stoją. A może my hodowlę jeszcze. Ło, te hodowle to się opłaca. Ja biorę te hodowle. Sami mi tu generuj ta zyski. Ja mogę w ogóle ten kursor trochę ulepszyć. Na jakieś... O, autokliki. Co? Chwila. Mysz i kursor są dwukrotnie wydajniejsze. Szalejemy tak naprawdę, kurczę. Nowość. Odkryto mężczyznę z alergią na ciastka. Co za dziwak, mówi rodzina. Kiedy chcą cię wyśmiać. O, odblokowaliśmy, że kopalnia będzie kolejna. Nice. To przynajmniej już wiemy, co się dzieje. Ulepszone wałki do ciasta. Babcie są dwukrotnie skuteczniejsze, a babki generują nam 10. Babć generuje 20 ciastek na sekundę. Nice. Babcie to są jednak kozaki. Czemu mnie nie odwiedzasz częściej, babcia? Babciu, bo jednak dbam o swoją figurę i chciałbym teraz schudnąć, a myślę, że jedzenie 4 dokładek ziemniaków i 8 dokładek mięsa to jednak nie jest dobra inwestycja dla mojego ciała. Przynajmniej w chwili obecnej, bo po diecie możemy wszystko nadrobić jak najbardziej. Chwila, czy ja dalej nie dostaję więcej? Kursor, o, tak mało generuje, ale dupa, ja sam klikiem robię mało. Naprawdę robię bardzo, bardzo mało. Dobra, to idzie to tak dobrze, że ja pójdę po jedną rzecz, wrócę do was i na pewno będziemy mieli już miliardy ciastek, okej? Okay? Dobra, szanujmy się. A few moments later. No, a jak już wróciłem do was, tak będę miał o lepiej mikrofon i chcecie sobie kupić ładną bluzę taką kłasą, to ja byłem na wakacjach i usłyszałem, że bardzo dobrze wam idzie kupowanie ich, więc jestem bardzo zadowolony. Dziękuję wam bardzo serdecznie z całego serduszka. Jeśli chcecie taką fajną bluzę, to śmiało kupujcie. To będę bardzo zadowolony. Myślę, że wy również będziecie bardzo zadowoleni, bo powoli zbliża się jesień. Ja już musiałem pierwszy raz wyjść w bluzie na zewnątrz, więc wiem niestety tym wszystkim, co się tak naprawdę wiąże, a w zimę będzie jeszcze gorzej. Mogę tak pocieszyć. Nie ma to jak jedziesz sobie na... A, bo może macie pytania. Jedziesz sobie na piękną Chorwację. 30, 31, 32, 33 stopnie. Wracasz do Polski 16. I takie, w sensie, jak mam to rozumieć, że to jakieś dzielenie weszło przez 2? O co chodzi? W sensie, dlaczego tak się tutaj stanęło? Takie, no niech będzie, w sensie, no nie jest najlepiej, ale no. Ło, ulepszone wałki do ciasta za 5000, go! W ogóle, jaki jest motyw robienia klikera o ciastka? Uwaga, nowości! Będą, nowe badania sugerują, że ciastka ani nie przyspieszają procesu starzenia, ani nie spowalniają go. W zamian jednak ciągną cię w całkowite, nie wiem co, bo niestety zniknęło, a ja czytam za wolno. Co to jest dziedzictwo? Wznoszenie? Nie, ja nic nie chcę wznosić. Boże, lepiej niech nic mi tu się nie wznosi. Nowość! Lekarze ostrzegają matki, aby nie karmiły swoich dzieci wypiekanymi w domu ciastkami. Tak, te wypiekane w domu są złe. Te z piekarni są idealne. Myślę, że to jest idealne nawiązanie tak naprawdę do tego, że to jest idealna reklama. Ile będzie kopalnia robiła? Tutaj wydobywa się surowe ciasto oraz płatki czekoladowe. A w sumie ja nie przeczytałem, jakie są opisy. Miła babcia, która lubi piec ciastka. Nice. A kursor jest stworzeniem, okej. Okay. Więcej tu się generuje niż jak ja klikam. W sensie po cholerę ja klikam. Jaki jest w ogóle sens? Czy ja mogę na przykład zrobić coś więcej? 4000 byś sobie życzyli, co?
tu jakieś kwoty. Chciałbym mieć tyle na koncie, tak jak tu jest. Ile tu jest? 1 900 000? Nie, przepraszam, to jest tego setki, tysiące, tak, 1 900 000. O, to by była taka fajna kwota, myślę, na koncie. Taka przyjemna. Minimalizuj ten budynek. Co to znaczy minimalizuj ten budynek? Ładnie wyglądają. Tu jest taka mała armia bawi... A, one mają różny wiek, się różnie nazywają. Nasza armia składa się z Perły, lat 106. Z Doris, lat 108. Gladys, lat 88. Peanut, tak, czyli jako orzeszek, 83. Na razie najmłodsza. Chcecie, to bierzcie. Beryl, 100. Gam-Gam, 104, to już chyba zmyślone imię. Gaga, o, może Lady Gaga, 102 lata, jak najbardziej. Beryl, 102 kolejna. Gloria, 82. Albo kolejna Perła 80, możecie sobie wybierać. Albo Perła 80, albo Perła 106. To już tak naprawdę, co tak naprawdę chcecie, nie? Jakby, ale hodowle mogłyby być bardziej efektywne. No! I teraz możemy już o czymśkolwiek sensownym mówić tak naprawdę. 255 na sekundę. Ja naprawdę nic nie muszę robić, nic. Mógłbym sobie pójść teraz, zjeść obiad, mimo że jest 1:28 w nocy, to mógłbym sobie zjeść na przykład obiad, mógłbym sobie Nasze ciastka mają już własną stronę internetową, ale ja szybko przechodzę z tematu do tematu. O, Heroldzi, zainteresowanie wywołując u każdego wzrost produkcji 100% o kurde, ja bym chciał takiego Herolda. Pod złożami czekolady w kopalni skrywały się osobliwe czekoladowe stwory? Chyba tak było, co? To się wydaje co najmniej dziwne. O, dobra, kupujemy tą mysz i klikam. O, już po 8 klikam, nice! No, ładnie. Co to jest w ogóle? Za 9 milionów koci pomocnicy. Otrzymujesz więcej CNS, jeśli masz więcej mleka. Jakiego mleka? Chyba, że tu jakąś fabrykę mleka ogarniamy. Ja nie ogarniam. Zwykłe ciastka, mnożnik produkcji ciastek plus 1%. Nice. To jest ten moment, kiedy, o, tutaj idzie tej firmie tak bardzo powoli do przodu i chcesz powiedzieć pracownikom, że ej, idzie nam coraz lepiej, to słuchajcie, zamiast 100 tysięcy ciastek dziennie, robimy 101 tysięcy. To brzmi średnio, ale pamiętajcie, pracujemy tak dobrze, że mnożnik produkcji ciastek osiągnął już 1%. Takie... Czym tu się chwalić? Jeśli byśmy mówili na przykład o kilku miliardach złotych, to 1% mógłby być fajny, ale no nie oszukujmy się. Plastikowa mysz, klikanie daje ci plus 1% twojej wartości CNS. To jest chyba mój CNS, tak? Czyli 1% wartości, czyli 2. Za 50 tysięcy przypominam, więc wydaje mi się, że jednak może być to troszeczkę problematyczne. W sensie, może to być nie najlepsza inwestycja, szczerze mówiąc, w chwili obecnej. A po ile się po 8 klikam, fenomenalnie, zaraz będzie stać mnie na trzeci poziom kopalni, po czym nie będzie mnie już stać tak naprawdę na nic, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Dajcie w ogóle znać, czy byście chcieli kolejny odcinek z tej wspaniałej, niesamowitej gry. Ja wiem, że tu bardzo dużo się dzieje ogólnikowo i na pewno jesteście tu tylko i wyłącznie dla prowadzącego, który opowiada super śmieszne i ciekawe żarty i bardzo, bardzo ciekawy sposób komentuje. W inny sposób ten film nie miałby 500 tysięcy wyświetleń, których pewnie nigdy nie będzie miał, ale możemy na przykład spróbować sobie zrobić speedrun w kolejnym odcinku. W sensie taki, wiecie, taki prawdziwy speedrun, gdzie już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bo to nie to, że ja po prostu powoli gram i to wszystko powoli idzie. Ja wiem, co się robi w takich grach, okej? Ja mam bardzo duże, kilkuletnie doświadczenie w graniu w takich grach, tylko ja tak naprawdę robię to powoli, żebyście wy na bieżąco wiedzieli, co się tutaj dzieje. Że ej, najpierw kupujemy to, potem ulepszamy tamto, potem dzieje się to. Wszystko po kolei, powolutku, żebyście sobie ogarnęli, a potem już będziemy na spokojnie mogli zrobić, wiadomo, jakiś speedrun. W sensie dzisiaj robimy taki mini speedrun, a potem już taki normalny speedrun. Przynajmniej w ten sposób będę to tłumaczył, okej? Spróbujemy sobie zrobić speedrun i spróbujemy sobie uzbierać na fabrykę czegoś, co jest za 130 tysięcy i za dwa dziwne słupy. O, jest fabryka, proszę bardzo, produkuje ciastka w wielkiej ilości. O, to mi się bardzo podoba. Potem na dwa słupy i na dziwne schody do nieba. Wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja. Kopalnia na poziom 5, jak najbardziej. 450. Jeśli by to szło troszeczkę szybciej, można byłoby lepiej, ale... A, gaz cukrowy, a tu mega wiertło. Super. Mega wiertło 69. To mi się bardzo podoba w sklepie takie rzeczy, ale niestety no trochę to jeszcze potrwa. W każdym razie, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, że jest mi bardzo wesoło, kiedy kupujecie moje bluzy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Kupujcie, bo niedługo może nie być. Mówię naprawdę, bo szykuję coś nowego i pewnie część rzeczy wyleci. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest autograf. Pa, pa!